Ojciec Mateusz Maria od Krzyża, Mateusz Filipowski, jestem karmelitą bosym, przebywam tutaj i posługuję w Gorzędzieju w domu rekolekcyjnym. Proszę ojca, wielcy święci wywodzą się ze wspólnoty karmelitańskiej, którzy wpisali się w takie bogate, najbogatsze dziedzictwo chrześcijaństwa i Kościoła. Może chociaż nad jednym zatrzymajmy się dzisiaj, jak ojciec zechce, może nad innymi, bo tutaj nam towarzyszy figura świętej Teresy z Awila, ale myślę o świętym Janie od Krzyża. Dlaczego tak go nazwano? Jest to imię zakonne, które on sam sobie wybrał podczas reformowania naszego zakonu. I rzeczywiście Jan od Krzyża tak odwołuje się do tajemnicy Krzyża, która była przewodnią tajemnicą jego życia. Przy czym w związku z tym, że Jan od Krzyża rzeczywiście bardzo dużo pisze z przestrzeni takiej dziedziny ascetyki, jest źle rozumiany właśnie jako taki wielki asceta, tak, który się krzyżuje, tak, który idzie tą wąską drogą krzyża, ale tak naprawdę na Jana od Krzyża trzeba patrzeć przez pryzmat krzyża, ale jako największego dowodu miłości Pana Boga, bo myślę, że po prostu Jan od Krzyża jest człowiekiem maksymalnie zakochanym, rozkochanym w Panu Bogu, nie? Że krzyż dla niego jest synonimem miłości i wszystko inne, co nam proponuje, jest po prostu służebne wobec tego, żeby tak dotrzeć do tej miłości, osiągnąć tą miłość i zjednoczyć się w końcu z tą miłością. Na pewno do tej prawdy, która stała się potem, no ogromnie zaowocowała przez to, że ją przyjął, nią żył święty Jan od Krzyża, dochodził. Musiała być jego droga dojścia do tego, jak to wyglądało chociażby pokrótce. Jan od Krzyża na początku wstępuje do Karmelu, tak zwanej dawnej obserwancji. Tam oczywiście sobie żyje, nawet składa śluby na pierwotną regułę. W pewnym momencie pragnie życia bardziej gorliwego, głębszego, samotnego i rozeznaje przejście do Kartuzów. Jednak w pewnym momencie spotyka właśnie matkę naszą, świętą Teresę od Jezusa, która mówi mu, że z nią w Karmelu reformowanym będzie mógł spełnić wszystkie swoje pragnienia, tylko żeby został, tylko żeby się zaangażował rzeczywiście w reformę. Jan podejmuje to dzieło, rozpoczyna. Tylko właśnie wtedy zaczynają się takie największe trudności, no bo wiadomo, ktoś tu zaczyna gorliwsze dzieło. Można powiedzieć, że też jest jakimś rodzajem wyrzutu sumienia dla społeczeństwa, dla środowiska, w którym żyje. Do tego stopnia, że bracia go uwięzili na 9 miesięcy w celi, w karcerze, tak, żeby zrezygnował z tej reformy, żeby się wycofał. No Jan od Krzyża pomimo wielkiego cierpienia, też pomimo takiej głębokiej nocy, którą tam w tym więzieniu przeszedł, nie wycofuje się, jest wierny ideałowi świętej Teresy. No i przychodzi moment, gdzie w końcu ucieka z tego więzienia. No i można powiedzieć, dalej podejmuje to dzieło reformy. Jest wiernym tak towarzyszem Teresy od Jezusa. Przy czym te cierpienia tak naprawdę gdzieś mu towarzyszyły do końca życia, bo nawet pod koniec życia można powiedzieć, że pierwsze pokolenie braci trochę się od niego odwróciło do tego stopnia, że chciano go wydalić z zakonu, tak, który sam reformował. Pokornie zgodził się na to, żeby wyjechać na misję do Meksyku i to go gdzieś tam prawdopodobnie też ocaliło. Ostatecznie tak ciężko zachorował i umiera w wieku 49 lat. Przy czym też ciekawe, że na miejsce tak swojej śmierci, klasztoru, gdzie pragnie się udać, wybiera miejsce, gdzie był przeor, który można powiedzieć najbardziej go nie lubił i gdzieś tam był najbardziej mu przykry i właśnie wybiera tą wąską ścieżkę, żeby tam pójść i do końca tak cierpieć i być wzgardzonym. No bo taką prośbę wyraził w dniu swoich święceń, w dniu swojej mszy prymicyjnej, że tak prosił Pana Boga, żeby do końca właśnie życia cierpieć i być wzgardzonym ze względu właśnie na miłość do Chrystusa. Dla nas, dla zwykłych chrześcijan, proszę ojca, święty Jan od Krzyża, w czym pozostaje ciągle aktualny? Jak możemy korzystać z tej jego przemiany duchowej i owoców jego świętego życia? Przed Janem od Krzyża,
ale również po Janie od Krzyża nikt tak dokładnie jak on nie opisał procesu Nocy Ciemnej. Nikt tak dokładnie nie opisał tego procesu duchowego wzrastania, w jaki sposób dusza ma się zachować, żeby dojść do zjednoczenia z Panem Bogiem. I oczywiście, gdybyśmy od razu sięgnęli tak, po drogę na górę Karmel, po noc ciemną, to można się trochę załamać, nie? Że ojejku, to ja muszę to wszystko zrobić, żeby dojść do zjednoczenia z Panem Bogiem. Dlatego potrzebny jest tu odpowiedni klucz. Mianowicie Jan od Krzyża w swoich dziełach, można powiedzieć, stawia za wzór takiego człowieka kompletnego, z kompletnymi jego również problemami, słabościami, wadami, przywarami i daje taki podręcznik, można powiedzieć, medyczny, lekarski i mówi tak, czytaj, jeżeli coś zauważysz u siebie, że coś nie styka w twoim życiu, że z czymś masz problem, to wtedy zastosuj do tego to lekarstwo, które ci proponuję. To nie jest tak, że musisz wszystko od razu wziąć z tego, co Jan każe, bo jest to prawdopodobnie niemożliwe i właśnie przez ten błędny klucz często właśnie Jana postrzegano jako takiego skrajnego ascetę. Więc zawsze trzeba mądrze adaptować tak dzieła Jana od Krzyża i jego dzieło do swojego życia, właśnie patrzeć przez pryzmat, co mnie zatrzymuje tak naprawdę na sobie, co mnie zatrzymuje na miłości własnej, z czym mam problem i dopiero wtedy tak sięgać po Jana od Krzyża w tym konkrecie. I to też jest takie niesamowite w czytaniu Jana od Krzyża, bo za każdym razem, kiedy chwytam po niego, za każdym razem, kiedy czytam jego dzieła, to coś odnajduję nowego w sobie. Nie? Że, nie wiem, parę lat temu potrzebowałem innego lekarstwa, dzisiaj potrzebuję innego. Natomiast druga też taka rzecz, żeby zachwycić się Janem, to lepiej zacząć czytać jego dzieła od końca, czyli od Pieśni Duchowej i Żywego Płomienia Miłości, żeby zachwycić się tym, co Pan Bóg robi z człowiekiem. Nie? Że to jest przede wszystkim w pierwszej kolejności dzieło łaski, dzieło Bożego działania, zobaczyć, jaki jest finalny koniec i efekt naszej przemiany i kiedy tym się zachwycimy, tak, to zobaczymy, że ewentualne trudy i koszta, które trzeba ponieść w tej drodze, są do udźwignięcia, nie? Bo bez tego celu, bez tego końca, które daje wielką nadzieję, no można po prostu się bardzo szybko zniechęcić i stwierdzić, no rzeczywiście ten Jan od Krzyża to jest jakiś tam właśnie skrajny asceta, którego nie da się naśladować. A to właśnie nie chodzi o ascezę, bo ona jest tylko służebna wobec dzieła miłości, które Pan Bóg czyni w nas. Dzięki więc temu świętemu z Karmelu przypominajmy sobie o istocie krzyża, o istocie tego naszego zjednoczenia z Panem, który dał nam pierwszy przykład swojego krzyża i wierności swojemu powołaniu. To jest też chyba, jeżeli tak możemy powiedzieć o Panu Jezusie. Wielka Teresa, Teresa z Awila, Teresa od Jezusa, czy inni święci, można powiedzieć, że dopowiadają nam też do tego, co przeżył, co nam pozostawił święty Jan od Krzyża? Oczywiście. Pamiętam kiedyś, kiedy byłem jeszcze w seminarium, jeden z naszych ojców, który miał z nami wykłady właśnie z naszej duchowości karmelitańskiej, powiedział bardzo ciekawą rzecz, że dzieje tu duszy małej Teresy od Dzieciątka Jezus są najlepszym praktycznym komentarzem do życia i dzieł i nauczania spuścizny Jana od Krzyża. Nie, że mała Teresa, można powiedzieć, najgłębiej zrozumiała Jana od Krzyża, jak przeżyć swoje życie właśnie w takiej, na małej drodze, w prostocie, w zwyczajności, podejmując się wszystkiego ze względu na miłość. Nie? Natomiast no, nasza matka Teresa od Jezusa no, jest po prostu matką, była również matką dla świętego Jana. Ona tutaj nakreśliła ten charyzmat życia modlitewnego, życia z Panem Bogiem. Przede wszystkim w przestrzeni przyjaźni. I to jest ciekawe właśnie, że Teresa, kiedy pisze o modlitwy, no zresztą jest doktorem modlitwy, to bardzo mało mówi o technice, o metodzie modlitwy, ale nieustannie krąży, można powiedzieć, jest takim pedagogiem modlitwy, nieustannie krąży w temacie przyjaźni, nie? Że modlitwa i życie duchowe to jest kwestia przyjaźni. Przyjaźni z Panem Bogiem, przyjaźni z Jezusem. I można powiedzieć, to całe życie duchowe, nie? Ma na wskroś wymiar bardzo pozytywny. Nie? Że tu nie chodzi tak o to, żeby tak negatywistycznie patrzeć, tak? Że ja tu muszę coś tracić. Oczywiście zawsze tracimy, ale zobaczmy, że tak jest też w życiu codziennym, tak? Kiedy wchodzimy w związek małżeński, kiedy zakładamy rodzinę,
no to też ze względu na to wyższe dobro, na to wyższe szczęście, również z jakichś rzeczy w swoim życiu rezygnujemy. Nie? I nikt gdzieś tam nie, wiem, nie rozwodzi się nad tym, że tak i nie narzeka, że matka wstaje do płaczącego w nocy noworodka, no bo czyni to z miłości, nawet jeżeli to kosztuje, bo wie, że w tym spełnia tak swoje macierzyństwo. I Teresa tak samo z Janem ustawiali życie duchowe, na wskroś pozytywnie. Mówili, to jest relacja przyjaźni, tak? Przyjaźni z Bogiem, z tym, o którym wiemy, że nas kocha. I dopiero z tej perspektywy przyjacielskiej relacji tak należy nam podchodzić właśnie do całej spuścizny zarówno Jana, Teresy i Tereski. Radio Głos Gości dzisiaj w domu rekolekcyjnym Ojców Karmelitów w Gorzędzieju nad Wisłą. To też nasze diecezjalne sanktuarium świętego Wojciecha. Nawet tutaj przybywając zauważyłem osoby, które świeckie, które opuszczały ośrodek, inne przybywały. Proszę Ojca, czy to, o czym mówimy, ta duchowość najogólniej Jana od Krzyża, innych świętych z Karmelu, jest dzisiaj aktualna i chcą oni słuchać i ją wprowadzać w życie ludzie świeccy XXI wieku. Oczywiście i to szczerze powiem, że jak tutaj ludzie przybywają, no i spotykam się tak w tym miejscu chociażby z nimi na indywidualne rozmowy, to bardzo często mnie zawstydzają. Ja też wiele się od nich uczę, to jak bardzo pragną głęboko żyć z Panem Bogiem. I mogę wprost powiedzieć, że też spotykam tutaj mistyków. Nie? Nie ludzi oczywiście, którzy mają jakieś tam objawienia, ale naprawdę przeżywają swoje życie bardzo głęboko z Panem Bogiem. I ludzie tego pragną, tego szukają. Zwłaszcza dzisiaj, tak, kiedy coraz bardziej świat jest, można powiedzieć, wyzuty z nadprzyrodzoności. Nie? Kiedy człowiek coraz bardziej odkrywa, że jednak materializm, materia sama w sobie neutralna, czy nawet dobra, ale jednak nie wystarcza, nie? Że potrzeba czegoś głębiej, że potrzeba nie tylko płytkiej, tak powierzchownej, tradycyjnej religijności przekazywanej z pokolenia na pokolenie, ale że ludzie mają pragnienie pogłębienia doświadczenia duchowego, które jest dostępne dla każdego. Nie? Bo wszystko się dokonuje tak naprawdę na najbardziej fundamentalnym poziomie, jakim jest poziom chrztu świętego. Nie? Przymierze naszego chrztu to dzięki temu, że zostaliśmy ochrzczeni, jesteśmy zamieszkani, jak powie Teresa od Jezusa przez Pana Boga, jak potem pięknie też będzie mówiła o tym święta Elżbieta od Trójcy Świętej, że jesteśmy zamieszkani przez trzech. I ludzie tutaj to przyjeżdżają odkrywać, że rzeczywiście są zamieszkani, że mogą w każdym czasie się modlić. Oczywiście w ramach tak, swoich obowiązków stanu, w ramach swojego codziennego życia, to, że korzystają z duchowości karmelitańskiej, tak nie oznacza teraz, że mają tak jak my, czy karmelitanki bose, spędzać 2 godziny modlitwy wewnętrznej dziennie. Nie, nie o to chodzi. Tak? Znowu mądrze adaptują to do swojego życia, ale odkrywają, że Bóg jest kimś bliskim, jest kimś dramatycznie bliskim, kimś, z kim można żyć na co dzień w ramach relacji przyjaźni. I to jest niesamowite, ile świeckich coraz bardziej właśnie to odkrywa i mówi, chcę pogłębionego życia. I stąd chociażby no, nasza oferta rekolekcji na ten rok jest znacznie większa. Nie? Mamy więcej tych rekolekcji, bo widzimy, że jest potrzeba. I tak może też dopowiem, nie? Bo nagle papież Franciszek nas zaskoczył, nie? Bo ogłosił rok modlitwy w ramach przygotowania do roku jubileuszowego. I myślę, że właśnie też ten nasz dom tutaj bardzo się wpisuje z tym, że wychodzimy ku ludziom z bardzo konkretną propozycją, która jest takim sztandarowym dziełem naszej prowincji, opracowywanej przez wielu doświadczonych i mądrych ojców, mianowicie Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej, rozpisana na 4 stopnie, gdzie ludziom właśnie pokazujemy, jak się modlić od najbardziej praktycznej strony, którą pokazujemy na pierwszym poziomie, gdzie też rozbrajamy tak, ich jakieś wyobrażenia, ich lęki, tak, gdzie pokazujemy, że nie wiem, rozproszenia tak owiane taką złą sławą, że to nam przeszkadza w modlitwie, tak naprawdę są też drogą, że modlitwa zupełnie leży na innej płaszczyźnie w człowieku niż tylko emocje czy brak tych emocji. Tak, i ludzie nagle odkrywają, aha, to modlitwa jest o wiele rzeczywistością prostszą niż mi się wydawało. No i przez te 4 etapy pokazujemy im właśnie, jak można w codzienności się modlić bardzo praktycznie, bardzo konkretnie
i ludzie z tego korzystają, więc to też może być taka zachęta, zaproszenie, żeby tak podjąć to wyzwanie, które nam rzucił papież Franciszek, żeby ten rok przeżyć właśnie jako rok modlitwy, nie? Nie tylko jakichś dodatkowych modlitw, ale żeby wejść w głąb modlitwy, niezależnie od tego, ile mamy lat, no bo jak mówi ojciec wszystkich mnichów, święty Antoni Wielki, w modlitwie wszyscy jesteśmy zawsze nowicjuszami. Niech to będzie więc zachęta. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dla nas gdzieś słyszymy echo z przełomu tysiącleci, kiedy święty Jan Paweł II zachęcał Ducina Altum, wypłyń na głębie, i to chyba właśnie przez modlitwę możemy szczególnie dobrze, poprawnie zrealizować. Bardzo dziękujemy ojcu za rozmowę, że mogliśmy dzisiaj być tutaj w Karmelu w Goszęcie. Dziękujemy bardzo. Bóg zapłaci.